Gdy Abraham miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi. Gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 17, werset 1. Oczekiwanie na Boga. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 17 rozdział, 1 werset, po raz 5 czytamy, że Pan ukazał się Abramowi. Poprzednio Bóg przemówił do Abrama 13 lat wcześniej. Abram doświadczył Pana, gdy zaczął chodzić przez wiarę, co mamy opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 12 do 13. Abram nauczył się, jak ważne jest poleganie na swoim Bogu. Mamy to opisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 14 do 15. Gdy prowadził wojnę przez wiarę, w rozdziałach 16-17 zauważamy, że Abram i jego żona mieli trudności z czekaniem na Pana przez wiarę. Bóg obiecał Abramowi i jego potomkom ziemię, ale on i jego żona starzeli się i wciąż nie mieli dzieci. W rozdziale 16 czytamy, że Saraj zrobiła to, co my często robimy. Bierze sprawy w swoje ręce. Wzięła sprawy w swoje ręce. Oddała swoją egipską służącą Hagar Abramowi. To tylko spowodowało więcej problemów, a nie rozwiązało niczego. Często w naszym życiu pojawiają się okoliczności, w których staramy się radzić sobie sami i jedynie komplikujemy sytuację. Pan nie chce, abyśmy polegali na naszej własnej pomysłowości, na naszym własnym rozumie lub na naszej własnej sile. Pragnie, abyśmy uwierzyli, że nic nie jest dla Niego zbyt trudne i że On jest w stanie wejść i zmienić przeszkodę w okazję do okazania swojej chwały. Pan objawia się Abramowi jako Bóg Wszechmogący. To imię składa się z dwóch słów: El, które oznacza moc, i Shaddai, które łączy w sobie myśl o wszelkiej mocy i wszelkiej wystarczalności. Pan miał powiedzieć Abramowi, że Saraj będzie miała syna nawet w wieku 90 lat. Jeśli stoisz przed ważną decyzją lub znajdziesz się w niemożliwym do rozwiązania ludzkimi środkami impasie, nie uciekaj przed Panem. Czekaj na Niego, aby objawił Jego moc i potęgę. Abram został poinstruowany, by chodzić przed Panem i być bez winy. Kiedy staniesz w obliczu niemożliwości, stań przed obliczem Pana, całkowicie Mu oddany, a On pokaże, że jest Bogiem wszechwystarczającym dla Ciebie w czasie Twojej potrzeby. Gdy Abram miał 99 lat, Pan ukazał się Abramowi i powiedział do niego: Ja jestem Bogiem Wszechmogącym. Chodź przed moim obliczem i bądź doskonały.